A więc masz swój pierwszy wyzwalacz i najpopularniejszym na pewno jest wyzwalacz Quadrilight, też występuje jako Godox X Pro i tu w zależności jakiej firmy mamy aparat będzie odpowiednie oznaczenie ja mam do Canona, więc tu jest literka C, jeśli to będzie do Sony to będzie S, jeśli do Nikona N i tak dalej ten wysalacz jest najpopularniejszy i najwygodniejszy, bo Quadra też miał poprzednie modele, które były takie zakładane na stopkę i miały dodatkowe jeszcze wejście też, że można było lampę dedykowaną tutaj zamontować na tylko minusem było tego, to, że tam wyświetlacz był dosyć malutki i to kółeczko, którym się ustawiało te funkcje, było dosyć takie skomplikowane. Samo uruchomienie jest proste. Tutaj, jeśli chodzi o baterię, ja korzystam z dwóch akumulatorków AA. Oczywiście można użyć baterii, ale wydaje mi się, że lepiej w tym przypadku użyć akumulatorów, które można przed każdym zleceniem naładować. Po tej stronie mamy włącznik Off-On. I włączanie tu jest z przodu taka dioda wspomagająca, można jej używać. Ja zauważyłem, że to nie zawsze chce działać, ale też przy obecnej technologii, bez lustrekowców nie jest potrzebne. Szczególnie jak używamy jaśniejszych obiektywów. Więc uruchamiamy. Czasem może być tak, że jak nosimy w jakimś futerale, czy coś może się włączyć sam, więc trzeba mieć kontrolę nad tym. I od razu zaznaczy, to, to jest wskaźnik baterii. I często jest tak, że przy akumulatorach nigdy on nie pokazuje pełnego naładowania. Zazwyczaj dwie kreseczki, a zazwyczaj tak, że po chwili już niestety pokazuje tylko jedną, ale tym się nie przejmować, bo e, jakoś tak ten wskaźnik tak jakby bardziej był przystosowany do baterii 1,5V. Jak wygląda sterowanie? dosyć proste, intuicyjne. Ty mamy tutaj, jak widać, błysk, czyli to możemy testowo sprawdzać, yy, jakie tutaj mamy, yy, czy, czy, czy nasze lampy, które są w grupie, błyskają. Najważniejszym tak naprawdę jest kanał, czyli yy, ten kanał tutaj drugi, yy, trzeba wybrać taki, aby. Był jak najbardziej taki identyczny, taki jaki mamy ustawiony na lampach dodatkowych. To potem zademonstruję. Więc, żeby zmienić, przytrzymujemy ten pierwszy przycisk. Tutaj jest funkcja napisana, czyli do zmiany ustawień i do kanału, i możemy sobie jakiś tam kanał wybrać z tego, co panam jest 32. Tak. Ja ustawię sobie drugi, bo zazwyczaj korzystam z drugiego. Kolejny przycisk to jest Sync, i tu ustawiamy. Jaki tryb ma być synchronizacji z aparatem, więc jeśli tu nie ma żadnej y, ikonki, to znaczy, że jest na pierwszą kurtynkę. W tym przypadku lampa będzie błyskała zawsze na początku, ten błysk główny. I nawet jeśli będziemy mieć dłuższy czas, nawet jak damy czas na przykład sekundę, to lampa błysnie na początku y, i dopiero po sekundzie jakby ekspozycja przestanie być naświetlona. Będzie to powodowało coś takiego, że jeśli mamy na przykład osoby w tańcu, przy czasie na przykład 1.15, 1.30 sekundy, będzie to podobał taki duszek jakby na zdjęciu, więc w tym przypadku lepiej korzystać z kolejnego trybu. To jest tryb na synchronizacji na drugą kurtynkę. Wtedy będzie tak, że na początku tam będzie mały błysk, ale on tylko będzie do pomiaru jeszcze przed rozpoczęciem robienia zdjęcia, a główny błysk będzie na końcu. Dzięki temu, yy, nawet jeśli będzie lekkie poruszenie, to lampa ten ruch zamrozi. Oczywiście, jeśli będzie zbyt długi czas, to i tak to zdjęcie będzie wyglądało, że taki, tego ruchu jest więcej. To można używać właśnie w takim sposobie, gdzie błyskamy na wprost i chcemy mieć to tło takie poruszone na dyskotekach, czy właśnie na reportażu ślubnym. To się fajnie sprawdza. Ogólnie polecam też swój kurs, bo w nim te wszystkie informacje są zawarte, jak właśnie używać lampy błyskowej, czy to na reportażach ze ślubu, ale też na różnych imprezach okolicznościowych, czy nawet w domu prywatnie różne metody, nie tylko jedna, ale też właśnie jak odbijać światło przy pomocy jednej lampy i tak dalej, też jak używać tutaj tego sprzętu. Jest jeszcze jedna opcja synchronizacji. Tutaj mamy taką ikonkę błyskawicy z literką H, to jest synchronizacja z krótkimi czasami, czyli High Sync Speed, HSS tak zwany, i to używamy w momencie, kiedy jesteśmy w plenerze i chcemy użyć bardzo krótkiego czasu, bo wtedy lampa potrzebuje jakby mieć tą informację ze względu na to, że Wtedy troszkę zmienia się tryb błyskania, wtedy lampa nie błyska jednym y, jakby błyskiem Tylko błyska kilkanaście razy y, z mniejszą mocą Dzięki temu to światło jakby zamienia się bardziej światło takie ciągłe nazwijmy Oczywiście oko tego niech wychwyci ale przez to jakby ten błysk jakby nadąża za aparatem. Ważne jest to, żeby nie używać tego w pomieszczeniach, jeśli błyskamy z zwykłym trybem. Chodzi o to, że wtedy lampa jakby zużywa więcej prądu i też wolniej się ładuje, więc to trzeba mieć na, na uwadze. Kolejny przycisk to jest ALL. Jeśli na przykład będę miał zaznaczone tutaj kilka grup, na razie tak powłączam, żeby tylko były powłączane różne. I teraz, jeśli nacisnę przycisk ALL, Automatycznie podświetlają się wszystkie grupy i w tym momencie, jeśli będę kręcił kółeczkiem, wszystkie grupy będą zmieniały się o dany zakres identycznie. Czyli jeśli na przykład zmieniłem coś na aparacie w ustawieniach, czy przysłonę, czy czułość i chcę wszystkie lampy jakby zmienić o jakąś wartość, no to jest taka możliwość przyciskiem ALL. I MOD to jest lampa modelująca, jeśli nasza lampa wspiera coś takiego, to mamy możliwość włączenia tutaj takiej lampy modelującej. Dodatkowy przycisk to jest menu, czyli wchodzimy w menu dodatkowe, zaraz je też opiszę. Tutaj jest przycisk zoom, tak zwany. Dzięki temu możemy tutaj zoomować sobie konkretną grupę. Jeśli korzystamy tylko z jednej grupy lamp, nie mamy ich więcej, no to wtedy bez sensu jest widzieć wszystkie. Więc możemy sobie tutaj w ten sposób zmienić. Oczywiście też możemy sobie tutaj zmieniać e, parametry na danej e, lampie też możemy zmieniać tryb takiej lampy, czy ją całkiem wyłączyć, czy w trybie TTL. To jest akurat wyzwalacz do Kanona, więc będzie pisało ETTL, ale to nie ma znaczenia, jak, jakiej firmy mamy aparat. Czy to ETTL, czy ITTL działa, to prawie na tej samej zasadzie. Chodzi o to, że to jest pomiar taki automatyczny i może być tryb manualny. E, I możemy wyjść. To ma jeszcze jedną funkcję. Jeśli e, korzystalibyśmy na przykład e, tutaj, załóżmy tą lampę, mieli w trybie TTL. I to będzie założone na aparat i buśniemy, właśnie użyjemy tego wyzwalacza i lampy dedykowanej, to przy tym pierwszym błysku na TTL-u, lampa sobie zrobi automatyczny pomiar. Jeśli to zdjęcie stwierdzimy, że jest poprawne i chcemy mieć powtarzalność, to przytrzymując ten przycisk tutaj dłużej, tu nam pokaże, że przeszliśmy w tryb manualny, ale tak naprawdę. To zapamiętało ostatnie ustawienia, jak, z jakimi lampa błysnęła na trybie automatycznym. Dzięki temu nie musimy się domyślać i testować, tylko możemy wykorzystać TTL i sobie te ustawienia, jakby nazwijmy, zapisać i przejść w tryb manualny. Możemy je oczywiście potem skorygować, ale daje nam to taką możliwość. Tu jest przycisk do testowania, set, to, to, do, do zmiany tutaj parametrów, i tu już w daną grupę mamy przyciski dedykowane do każdej każdej grupy, którą chcemy. I tu możemy jeszcze zmieniać zoom do danego, e, jeśli nasza lampa wspiera coś takiego, więc też jest taka możliwość. Jak przytrzymujemy dłużej, to oczywiście wracamy do zmiany tutaj tego kanału. Tak jak mówię, musi być ustawiony ten sam, który chcemy, żeby był. No i przyciskiem mod zmieniamy tutaj tryby na danym, w danej grupie. Czyli tu możemy na przykład wyłączyć teraz. I jeśli chcemy zablokować klawisze, przytrzymujemy ten przycisk no i automatycznie nam blokuje, całkowicie nie ma tutaj nic nie będzie nam się, tylko te przyciski obok czyli do wyłączania i włączania przytrzymujemy i odblokujemy i wchodzimy w menu. I co nam daje tutaj jakby samo menu? Standby to jest moment, czy, czy jakby sam wyzwalacz ma przechodzić w tryb taki uśpienia więc ja to mam akurat włączone, żeby oszczędzało baterię piknięcie to jest w momencie, kiedy błyśniemy na przykład to będzie nam, tylko tu musiałaby być lampa podpięta, no to wtedy de decydujemy, czy chcemy, żeby lampa piszczała właśnie w momencie, kiedy jest błysk step, to znaczy, czy możemy yy, jaki ma być tutaj ustawiony minimalny Minimalna moc. Ja lubię czasem z taką minimalną mocą błyskać, więc mam ustawiony 256 I co jaki krok chcemy, żeby się zmieniało. No ja nie chcę, żeby co 01, bo to by strasznie długo zeszło, więc dzięki temu zmienia się co 03 wartość tutaj Czyli jak zmieniamy tutaj jakąś wartość, to jak widać zmienia się co 03 A w przypadku kiedy mielibyśmy ustawione tutaj na 01 to jeśli wejdziemy, to będzie nam co 0,1, więc to by strasznie długo trwało, jeśli chcemy nagle przejść z jednego zakresu do drugiego. Więc ja używam tego 0,3, czyli tutaj ten standardowy. Light to jest podświetlenie ekranu. No to 12 sekund uważam, że jest wystarczające. Synchronizacja. Czy chcemy synchronizować na pierwszy błysk, czy na, na drugi? To już w zależności, czy mamy jakieś dodatkowe lampy, z których korzystamy. Grupy. Tu może być aż 16, tu ja mam standardowo ustawione na 5, czyli to co widać, ale możemy ustawić, ustawić też na 16. I w tym przypadku mamy tutaj aż jak przejdziemy, tutaj wejdziemy w grupy, to jak widać mam ich aż dodatkowe jeszcze takie cyframi, więc to też jak już mamy dużo tych grup, to można coś takiego zrobić. Ja uważam, że jest to niepotrzebne. Tutaj jest jasność wyświetlacza. I teraz, jeśli jakby fotografujemy na więcej osób, jest możliwość ustawienia wtedy, że jest więcej fotografów. Dzięki temu ten jakby nie będą się te nadajniki zakłócały, będzie ta praca dużo lepiej, szczególnie jak mamy na przykład na jednym wyzwalacz, a na drugim e, lampę, którą wyzwalamy. Wtedy może to tutaj mie mieszać z ustawieniami, stąd wtedy warto to zaznaczyć. Ja akurat zazwyczaj błyskam na jeden aparat, więc tu nie ma problemu. Jeszcze jest dodatkowa aplikacja, z tego akurat nie korzystam. Dystans. Jest, jest, jeśli jesteśmy bardzo blisko lampy, może być tak, że powstają jakieś tam zakłócenia, interferencje. Wtedy trzeba zmienić tutaj. Jeśli błyskamy jednak w większej odległości, możemy spokojnie ustawić na większy dystans. No, mi się nie zdarza, żebym był też ponad 30 metrów, więc akurat lubię to ustawienie. ID jest tak, że możemy tutaj sobie przypisać od 1 do 99. Jeśli na przykład jest więcej fotografów, a nie chcemy, żeby dany fotograf wyzwalał nasze lampy, to możemy sobie takie ID wpisać i dzięki temu mamy dodatkowo zabezpieczenie. I tu możliwość z tego pomiaru to w zależności, jakie lampy, z jakich lamp korzystam. Ja korzystam z tych reporterskich, więc mam to. Zaznaczone, więc tak naprawdę konfiguracja jest bardzo prosta. Pokażę szybko, jak ustawić lampę, żeby ją wyzwolić. Tu mamy Strobosa 60 Basic. Włączam go. I ważne jest, żeby był ustawiony ten sam kanał, czyli tu mamy w tym przypadku kanał drugi, więc jakby był jakiś inny, to musiałbym tutaj, na przykład, jeśli miałbym kanał czwarty, no to tu muszę też ustawić czwarty. Czyli w tym przypadku też muszę przytrzymać. Ustawiam kanał czwarty. Ustawiam grupę. B, bo chcę, żeby to była grupa B. I ustawiam moc z jaką chcę, żeby błyskało. Niech to będzie 1,64. Jak widać ta wartość tutaj się na lampie zmienia. Więc w tym momencie jeśli będę błyskał to z taką wartością lampa będzie błyskała jak widać, błyska bez bez problemu. Więc sama konfiguracja jest dosyć prosta. Te wyzwalacze, no ja naprawdę polecam, ze względu na to, że to menu jest bardzo proste. Z tego co wiem, nam jest teraz nowsza wersja, bardziej troszkę rozbudowana. Te przyciski są większe i dodatkowo zrobiono, że y, ta blokada tutaj jest już taka automatyczna jak na nowszych lampach. Więc troszkę ulepszono, ale tak naprawdę ten wyświetlacz świetnie się sprawdza, jest bardzo przystępny cenowo y, i to sterowanie jest naprawdę dosyć łatwe. Jeśli masz jakieś pytania zostaw w komentarzu. Oczywiście zapraszam do swojego kursu gdzie jakby rozwijam tą wiedzę fotograficzną z użyciem lampy błyskowej i tu pokazuję różne metody nie tylko jedną jakieś rozstawiania lamp ale też takiej lampy i na aparacie ale też za pomocą wyzwalacza że można też w ręce trzymać na przykład lampę i też już mieć inny kąt jakby padania tego światła. Jeśli tego typu filmy Cię interesują interesujesz się w ogóle fotografią ślubną ale też technologią to zapraszam do subskrybowania. A jeśli uważasz ten film za przydatny, będzie mi miło, jeśli go polubisz, bo to powoduje, że ten film dociera do większej ilości osób, a to wspiera też mój kanał. Dlatego dzięki wielkie, udanych kadrów. Pozdrawiam. Hej, cześć!